Cześć, witajcie. Sezon urlopowy w zasadzie już w pełni, dlatego postanowiłem przygotować króciutki poradniczek na temat tego, jak przygotować wasz smartfon na wakacje. Poradniczek to takich 10 prostych punkcików, zatem nie traćmy czasu, tylko lećmy po kolei. Po pierwsze, zaktualizujcie wszystko. System, aplikacje, to co się da, to co w danym momencie jest dostępne. A wiecie po co? Po to, żeby po pierwsze nie tracić czasu na urlopie na takie proste rzeczy, a po drugie, żeby nie tracić transferu danych również na urlopie, szczególnie jak jedziecie gdzieś tam za granicę. Kolejna rzecz. Pamięć. Oczyście pamięć ze wszelkich zbędnych rzeczy. Wyczyście pliki tymczasowe, wyczyście zbędne zdjęcia, zbędne dokumenty, etc. po to, żebyście mieli jak najwięcej miejsca na nowe foteczki. A chyba byście nie chcieli, żeby wam się pamięć na urlopie skończyła? To jest szczególnie ważne dla tych, którzy mają telefony z niewielkimi pamięciami, tam nie wiem, 128, powiedzmy, bez możliwości rozbudowy kartą. Ale tu podpowiadam, weźcie sobie ze sobą takiego też pendrive'a. Z jednej strony pełne USB, z drugiej USB-C. Znajdziecie je w handlu, a taki pendrive pozwoli wam po pierwsze zrzucić zdjęcia, jeżeli wam braknie miejsca w pamięci, a po drugie, co też polecam, jeżeli faktycznie zależy wam na tych fotkach, to róbcie sobie backup na takiego pendrive'a. Inne rzeczy też na niego możecie zbackupować, jakie dowiecie się za chwilę, a i o pamięci też będzie jeszcze mowa. No bo do czego nam jeszcze jest potrzebna pamięć? No urlop to też rozrywka, trzeba sobie pobrać muzyczkę, trzeba sobie pobrać filmy. Szczególnie jak lecimy samolotem, no bo tam internetu raczej nie będzie. Albo kiedy udajemy się do krajów, nazwijmy to pozaunijnych, tam gdzie nie ma roam like at home i za dane płacimy jak za zboże. Też sobie trzeba pobrać dane, bo nie wiadomo jakie w waszym hotelu będzie Wi-Fi. Może być świetne, a może być też kicha. Tu szanse są 50 na 50. Lepiej nie ryzykujcie, jak chcecie sobie coś poglądać, to sobie to pobierzcie. Tak samo pobierzcie sobie mapy offline. Proszę bardzo, google'owe. Większość z nas tak właśnie zrobi, ale są też inne aplikacje. Ja na przykład używam Here We Go, ale naturalnie takich apek znajdziecie jeszcze multum. Ważne, żeby mapa była w pamięci, bo zawsze możecie trafić w miejsce, gdzie nie będzie zasięgu. A poza tym, poza Unią, no kurczę, pogrzeba płacić za pobieranie map. Serio chcecie? No jak chcecie, to spoko, gratuluję, że was stać, ale ja wolałbym zaoszczędzić i wydać te pieniądze na inne przyjemności, nawet te płynne. Kolejna rzecz, którą trzeba pobrać do pamięci telefonu, to jakaś aplikacja, słownik działająca offline. Słowniczek online'owy oczywiście mamy, ale tak jak powiedziałem, nie zawsze ten internet będziecie mieli pod ręką. Miejcie coś na wszelki wypadek. Ja wiem, że te offline'owe słowniczki nie są rewelacyjne. Lepiej mieć coś takiego, niż mieć żadnego słownika i gadać na migi. Zgodzicie się, prawda? Jadąc za granicę, warto też sprawdzić stawki roamingowe, pobrać eSIM, jeżeli oczywiście zamierzacie z niego korzystać i wasz telefon to obsługuje, no i ustawić sobie VPN-a, jeżeli oczywiście tego będziecie potrzebować. Kolejnej rzeczy, której nie powinniście zapomnieć i zlekceważyć, to pobranie dokumentów. Wiadomo, my mamy aplikację mObywatel, tam macie dokumenty samochodu, dokument osobisty, prawo jazdy. Ja wiem, że za granicą to będzie żaden dokument i za granicą tego nie będą honorować, ale lepiej mieć coś takiego niż nie mieć niczego, prawda? Chociażby będziecie mogli podać policjantowi numer blankietu prawa jazdy, niech on sobie to dalej przez komputer sprawdza, gdybyście na przykład prawko zagubili. A tak w ogóle, to poróbcie zdjęcia waszych dokumentów i wsadźcie je do jakiegoś zabezpieczonego hasłem folderu w telefonie i znów ten folder sobie też wrzućcie na pendrive. Do takiego folderu warto też dodać kopie różnych rezerwacji w hotelach, biletów, nawet kart pokładowych. Ja wiem, że kartę można mieć w Google Wallet, ale praktyka pokazuje, że jak coś może się sknocić, to pewnie się sknoci. Miejcie taki backup na wszelki wypadek. Noszenie ze sobą wydruków nie zawsze jest wygodne, a tak macie tego PDF-a tutaj na pendrive'ie, macie go w telefonie w sekretnym folderze. W razie czego możecie do niego sięgnąć. Wrzućcie sobie również zdjęcie na przykład takiej kartki z adresami kontaktowymi, z najważniejszymi informacjami o was po to, żeby w razie czego, w razie jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia w szpitalu, powiedzmy, nie spróbować przypomnieć sobie, na co jesteście uczuleni, tylko po prostu przeczytaj to z tej kartki. Prosta rzecz, a może wam uratować, wiecie co. No i ostatnie dwa z tych 10 podstawowych punktów smartfona na wakacjach. Kupcie sobie powerbank, ewentualnie sprawdźcie, jak działa ten, który już macie. Sprawdźcie też kabelki, no bo kabelek to jest rzecz, która potrafi się zepsuć i też warto zabrać ze sobą zapasowy kabel, jak i też zapasową ładowarkę, a najlepiej taką ładowarkę na kilka wyjść, żeby jednocześnie ładować, powiedzmy, telefon, zegarek, głośnik, co tam chcecie.
I ostatnia rzecz, taka najprostsza, kupcie sobie jakiś pokrowiec. Nawet jak wasz telefon jest wodoszczelny, to kupcie sobie dodatkowy wodoszczelny pokrowiec, na wszelki wypadek, albo jakiegoś takiego pancerniaka, moi drodzy, po to, żebyście w razie upadku nie stracili tego, co macie w telefonie i generalnie nie stracili telefonu, żebyście nadal mogli z niego korzystać. No a skrajna rada, weźcie sobie drugi zapasowy telefon ze sobą, tak samo skonfigurowany jak ten pierwszy. Zabawne, ale powiem wam szczerze, naprawdę z mojej praktyki wynika, że to czasem też może uratować wasz tyłek. A teraz, moi drodzy, króciutko, bawcie się na wakacjach dobrze, byle nie za dobrze. Wracajcie z wakacji wypoczęci, szczęśliwi i z całymi nierozwalonymi smartfonami i bez zbędnych przygód. Tego wam życzę i do zobaczenia. Cześć!